W dzisiejszym odcinku będziemy pili najróżniejsze napoje ze wszystkich krajów świata. Za nami wiszą koperty i w każdym z nich jest jeden kraj. Więc panowie, zapraszam do losowania. Ja pierwszy. No nie, no ślepy ja będę. Moja Rumunia. To są Niemcy? To są Niemcy. Belgia. Dawaj, dobra, moja kolej i wezmę także. Czemu znowu o, Niemcy? Ja też mam Niemcy. Tylko nie da się tego zrobić. Dobra, moja kolej. Ja biorę odróżnienie do was żółty albo czerwony, bo ich jest najmniej. Turcja! Kebab! Co a nie, bo to napoje. To są napoje, panowie, no. Więc nie mam zielonego pojęcia, co może być. Shake z kebaba. Ale wiem, co będzie tutaj. Zobaczcie, ja mam picie aus Deutschland. Willkommen unseren Abonnenten, heute trinke ich ein Bier. Prost! Co? 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 Jak to był język? A, Entschuldigung, Freunde. Nie gadaj po niemiecku. Warum? To polski kanał. Deutschland! Entschuldigung! Dobra, panowie. Germany! No ty miałeś piwko, no typowy niemiecki napój. Wiadomo, mieszkałem w Niemczech 2 lata, studiowałem tam. Serio? No to muszę... Studiowałeś w Niemczech? O kurde. Jeszcze nikt tego nie słyszał na tym kanale. Totalnie nie. Totalnie. Ale Grzesiek chyba serio tego nie słyszał. Nie, słyszałem. Króliczku, co tam masz? Właśnie, co ty miałeś? Prosto z Belgii, kakałko! A kakao jest belgijskie? Panowie, w Belgii jest najlepsza czekolada. A to jest nie kakao, tylko gorąca czekolada. A dobra, bez kitu jest gorąca. No. Dobra, teraz moja kolej, czyli miałem Turcję. Co to może być? Poza kebabem, sosem z kebaba. Sos z kebaba. Tak? W sensie, nie, a to nie jest taka jakby śmietanka do polewania ostrego kebaba? Dobra, i dostałem przed chwilą słomkę do tego. Czyli co, mam to wbić, czy ja? Tak, wbijaj. Ja coś czuję, że to nie jest zbyt smaczne, ale spróbujemy. Co to jest w ogóle? Co? To nie dla mnie, nie dla mnie. A może nie zamieszałeś? Smakuje trochę jak z pioła. Co? No. O fu! Jakie słone, może jakiś bardzo słony kefir, nie? Z kepsem może by było dobry, ale... Do czego to się dodaje do kebaba? Że do sosu, czy jak? Nie wiem, do czego... W sensie ja pierwszy raz słyszę, że jest w ogóle taki napój, nie? Ale za to ten napój w sumie w miarę lubię. Ja o tym napoju codziennie słyszałem. Dobra. Przyzwyczajam się szybko do niego. Tak? Nie jest zły. No to git, w takim razie dopijaj i losujemy kolejne kraje. Ja biorę znowu z niebieskiego. Dobra, wy już macie. Ja żółty. O kurde, zobaczcie! Wylosowałem Tajlandię! Ja mam Wielką Brytanię. A zgadnijcie, jaka to jest moja flaga? Francja! Nie wiem, jakbyś A, to w środku Paragwaj. Złotówkę, tak? To jest Paragwaj? To jest Paragwaj? Tak. Co ty gadasz? Tak jest, to jest Paragwaj. Fajną mają flagę całkiem. A, bo jest napisane. Ja uważam, że więcej jedynych powinno być na flagach i napis jeszcze, żeby łatwo było rozpoznać. A mi się podoba, bo jest bardzo charakterystyczna. Bo, a czemu oni mają stary na fladze... Apteczkę? Nie, czemu mają na fladze światła od Mini? Samochód Mini ma takie same światła bez z tyłu. Kitu, i czemu oni to dali na fladze? Ciągnęli. Nie, no serio. Więc poprosimy picia w takim razie. No, ja podejrzewam, że jak Paragwaj, to... Kubek. To... Kubek i... Nie wiem, co to może być. Ale co myślałeś, że to jest? Co myślałeś, że to jest? O, ładnie pachnie. Nie zdążyłem pomyśleć, cytrynowo. Myślę bardzo wolno. Herbata cytrynowa, stary, to jest. Mata? Michał Matczak mata yerba mate? Co? Nie. Przypominasz mi o tym McDonaldzie, o fu, jak to było niedobre. Ale to nie jest matcha, to jest mata. Wiem, ale przypomniałeś mi o macie i po prostu przypomniałeś mi o maczy, bo o, jakie to było niedobre, nie? No. Ja lubiłem macze. Lubiłeś macze? Tak. Kurde, ja nie lubię. I zawsze jak piłem macze, to śpiewałem sobie smacznej maczy je potwierdzaczy. Przez... Co? Nie. Przecież to nie jest nawet ta nota. On chciał! On balucy, zero na odwrót! Tak! Powiedział przekleństwo i nie powiedział żadnego słowa. Dobra, uwaga! Co to jest? Popcorn. Czuję? O, jaż popcorn, no! Ej, bez kitu! Dobra, zgadzam. Popcorn w płynie, zarąbiście, mój ulubiony napój. O nie, to jest woda kokosowa z kofeiną. Tak, to jest woda kokosowa z kofeiną. Jest taki napój i to jest dokładnie to. Ej, a czy to jest możliwe, że niedobra jest woda Tajlandia kokosowa zrobiła podróbkę popcornów w wersji w płynie? Dlatego, że ktoś źle przetłumaczył, stary, popcorn na woda w płynie. No. Teraz chyba moja kolej, co? Co ty masz? No to było łatwe do zgadnięcia, bo oczywiście w Wielkiej Brytanii bardzo znanym napojem... Coca-Cola. Bardzo znanym napojem jest herbata z mlekiem. A co, ty myślisz, że nie znają Coca-Coli? Ja rozumiem, Bawarka. A właśnie, Bawarka. O kurde, ale za gorąca. A Bawaria nie jest w Niemczech? Właśnie. Ale to się nazywa Bawarka. To się nazywa Bawarka. A czemu niby? No nie wiem, po prostu tak się ja od zawsze piłem Bawarkę. Ale dobre. Ja ostatnio mówiłem ci o Bawarce. Powiedziałeś, co? Jak można do herbaty dodawać mleko? No nie lubię. To musi być obrzydliwe. Strasznie nie lubię herbaty z mlekiem. Tak, ale Bawarkę lubię. Dobre, co? Nie lubisz herbaty z mlekiem? Nie musisz mu tłumaczyć. Nie. On lubi Bawarki. Tak, tak. Chodziło mi o ten. Ej, Ernest, ty też masz Bawarkę. Zobacz. Tak, to jest Bawarka? No fu, nie, ja nie byłem.
Ja nie... Co? No, nie, kurde, naprawdę. Wkręcił mnie! Nie mam żadnego pojęcia, jak to jest możliwe, że ktokolwiek pije wodę kokosową. Z kofeiną. Z kofeiną. To już jest przygięcie. No. Let's go! Co my teraz mamy? Ja biorę to? Zarobiście. Włochy. O! Let's go! Ja mam... O nie! Japonia! Żartuję oczywiście. Korea. Czyli ja mam Litwę, co jest nie, to jest razie? Reggae! Żółty środek. Afryka! Afryka. Bo to Jamajka. To zobaczmy w takim razie, co jest z Jamajki. Nie z Jamajki! Fajne picie. Litwy! Litwy! Wow! Znowu Apolla! Cola. Czarne piwo? Nie ma szans. Nie, na pewno nie piwo. To nie jest piwo. Pokaż. Strasznie dziwne. Piwo bez procentów to jest kwasek piwo chlebowy. No, to już poczułem. Kwasek chlebowy na bank. Kwas chlebowy to jest? No nie czujesz chleba? Faktycznie, jak bułka smakuje. Dacie mi masło? Nie, jak czarny chleb. Jak ciemny chleb, ciemne pieczywo. Tak to smakuje. Bo jest słodkie. Nie, bo... Co? On mówi, że chleb jest słodki. Nie. Z pączkiem ci się pomyliło, ty nie. Bo jemu jak był dzieckiem, rodzice kupowali chleb zamiast poczku. Pokaż co masz. Co to jest? Tytonik. Tytonik. O co? Tytonik. To ten statek taki co kiedyś. A to jest łatwopalny, uważaj. Tytonik z Indii. Tytonik jest najlepszy. To wiecie skąd się nazwa wywodzi? Tego, że na tytoniku były te butelki wszystkie z napojami. Tytonik. Tytonik to jest ten statek kosmiczny pierwszy, który spadł, stary? Nie. Na orbicie? Nie. Tytonik płynął. Ej, fun fact w ogóle, że tonik nie jest indyjski, tylko jest angielski tak naprawdę. Tak? Wiecie, no. Tak więc to jest brytyjski tak naprawdę napój, ale rzeczywiście w Indiach został wymyślony, nie? Jakby skomponowany. No w każdym razie ja teraz moja kolej i mamy Korea, czyli... To nie jest z Korei, to jest z Tajlandii, to jest Mogu Mogu, ja to lubię. No ale jest sprzedawany w sklepach koreańskich, japońskich i tak dalej, w Polsce przynajmniej. No jest azjatycki. Ej, ale to jest przepyszne i drogie. Uwielbiam. Bardzo drogie. Nie, to jest bardzo tanie, kosztuje 12 zł. Czy ja trafiłem najlepszy napój? Pokaż, czy jest taki dobry. Nie dawaj, bo on wszystko wypije, daj mi. Ja tylko łyka chcę. Masz. Dobra, dam ci swój. Nie, ja dziękuję. Proszę. Dobra? Bardzo dobry to jest, ty. Pyszny, z żelkami. Wpływają jakieś kawałeczki, zobaczcie. Dobra, losujcie, kolejna runda. Teraz ja pierwszy, bo ja nie byłem jeszcze pierwszy. Bo w ogóle nie byłeś pierwszy? Nie, ale za każdym razem i tak biorę czerwone i biorę wszystkie czerwone. Co? Serio? Tak. Dobra, to ja biorę to. Ej, ostatnie zostało dla Grześka. To... O, Maroko! To jest Polska! Nie, czerwono-białe. No właśnie pytanie, jak to jest w końcu? Maroko, czerwono-biali! W sensie Monako? Tak. Proszę państwa, Słowacja! Słowenia. Słowenia! Dobra, a ja mam Włochy. Włochy? Nie no. Francja! Ej, Zipek! Ty masz Włochy. Powiedz mi, a czy ty czasem Czechy Włochy? Czechy Włochy? To nie jest co Czechy. Nie, nie Włochy. Co piją Polacy? Uwaga, uwaga! Co to jest? Czy to jest herbata? Nie. Nie mówcie mi tylko, że to jest piwo, bo się obrażę. Nie. Nie, to jest cydr. A, z polskich jabłek cydr. Tak. A, rzeczywiście. Okej. Okay. No nawet niezły jest ten cydr. Dobra. Bardzo mi smakuje w sumie. Co Słowacja ma? Czy tam Słowenia? Słowenia czy Słowacja, panowie? Słowacja. Dobra, Słowacja. Nie zagłębiaj się, stary, co za różnica i tak te wszystkie. Kofola? Czy to jest podróbka Coca-Coli, czy nie? Nie wiem, co to nie, jest. Nie, ja nie wiem, co to jest też. Pachnie jak kola. No, ciągnął, no, widziałeś to? Ciągnąłem? Tak. No. Pachnie jak kola z Ludwikiem. Nie mów. Smakuje jak Ludwik z kolą. Smakuje bardzo po słabo. Co? Wyobraź sobie, że to jest Ludwik z kolą. Tak, to jest Ludwik z kolą. No. Ale w dobrym sensie. W dobrym sensie. Dobre. Całkiem mi smakuje. I to smakuje. I to smakuje, nie? Tak, ale to jest takie picie dla zjaranych ziomków trochę. Francja, co wiadomo, wino. Francja. Skąd wiedzieliście? Ja nie wiedziałem. Przecież we Francji nauczyciele nawet w szkołach zaczynają dzień od picia wina, stary. Serio? We Francji... Fantastico! Fantastico! We Francji jest wielki problem alkoholizmu, stary. Tam piją wino do wszystkiego. Tak, to prawda. I wszyscy prowadzą pijani w ogóle. Co prowadzą lekcje pijani, stary. Każdy tam chleje, no. Lepiej nie jedźcie do Francji. No i podobno jest syf straszny w ogóle też we Francji. Nie, ale tak, to prawda, że jest tam problem z alkoholizmem. To co? Jaki kraj był najlepszy pod względem napoi? Co myślicie? Mogu Mogu? Mogu. Czyli Tajlandia, tak? Ale w sumie Tajlandia była dwa razy i kokos z kofeiną nie był zbyt dobry. To była Korea. A, było pomieszane? Tak. W sensie, no tak, no nie wiadomo jak to liczyć, czy mogu, bo ja strzelam, że coś podobnego też mają i w Korei, i w Japonii, i generalnie w każdym Azjatyckim. No, możliwe, możliwe. Dobra, więc dziękuję za oglądanie, widzowie, i widzimy się w następnym odcinku. Cześć. Ja już więcej nie mogę.